Cześć! Cześć. To ja, tatuś i Ara. Aluś i nasza tajemnicza Rynka, która pomoże nam dziś otworzyć co? Lost Kitties. Lost Kitties. Ale chodź bliżej. Lost Kitties. Mamy już troszeczkę Lost Kitties, co prawda, że nie tak dużo jak Zinksów. Dlatego, że... bo... kosmici porwali Lost Kitties. Kosmici porwali Lost Kitties, dlatego ich tak mało mamy. UFO! I musimy ich poznajdywać. Dzisiaj znajdziemy ich. Raz, dwa, trzy, tak? I powiedz, ile ty dzisiaj otworzysz Lost Kitties, a ile otworzy nasza tajemnicza ręka? Tajemnica ręka jest. Ale zobacz, nie widać cię. Tajemnica ręka jedno, a ja dwa. Tak jest. Mamy już pięć, ale z poprzedniej serii, bo to jest druga seria, a my mamy z pierwszej, które dostali, Oluś dostał na gwiazdkę. A to jest drugiej. Nie, to jest z pierwszej, nie. A to jest z drugiej. Bo to są na samym dole, to są z drugiej. Aha, na samym dole są z drugiej. Dobra, nie kłócę się, nie znam się tak dobrze. Olusiu, zaczynaj otwierać. Które pierwsze otwierasz? To. To. Patrzymy, a jednak otwierasz z góry. Jadźcie, co tam za skarby są? Mamy karteczkę. Zobaczymy, jakie tu są nowe Lost Kitties. Zobaczymy, jakie tu są. Lost Kitties, to tak przypomnę, to są kotki. Tu mamy na przykład kotka. O, mam! Mądrale. Mam kota w pudełku. Masz kota w pudełku, siadaj. I tego kota, okej. Okay. Bo to jest druga Pokazujemy. Seria. Ale tutaj mów do widzów. A nie do siebie. Bo to jest druga seria. To jest druga seria. Tatuś, miałem rację, zobacz. Miałeś rację, zobacz. No widzisz? Faktycznie. Tu jest ten kotek. On jest w drugiej serii. Ej, co on jest w brązowej dnie? Nie wiem. Może w drugiej serii był brązowy, a mamy z pierwszej takiego przezroczystego. Okej, wyciągaj dalej, bo szkoda czasu. Takie są kociki tutaj. No, pomóc ci troszkę, poczekaj. Wypadła instrukcja obsługi. Ja cię kręcę. Zobaczcie, ile trzeba przeczytać, żeby biała wiedzieć, jak się tym posługiwać. Biała... Niebezpieczne uwagi, spostrzeżenia. Superosko, biała glina, bo to są takie glinki, plastelinki i w nich są pochowane kotecki, które porwały UFO ludki. Zobaczcie, poczekaj, pokaż, jaki znak jest. Zobaczcie, jest taki stempelek. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. O, teraz. I wyciągamy. Oluś, wyciągaj. Ciekawe, co to będzie za kotek. Musimy się streszczać. Wyciągaj tak, wiesz co, że będziemy wyciągali całość, co? I ty będziesz z gliny wyciągał. Tak, zobaczymy. Tak będzie lepiej. Patrz, wyciągamy całość. O, to jeszcze jest. To jeszcze jest w torebkach. Nie patrzymy, bo tam jest też rysunek, który zdradza, jaki jest kotek, ale my nie patrzymy. I to jest glinka. I w glince jest... Potrzebne są nożyczki, na szczęście pomyślałem o tym i przygotowałem. Robię ciach i ciach. Proszę, Olusiu. I takie są rzeczy. A jeszcze tam są rzeczy, to powyciągaj. Takie coś pójdą jakieś. Puzon jakiś, jacie. A co nie to jest? Trąbka. To jest trąbka. Nie, to nie trąbka. Cajnik. I czajnik, nie cajnik. I czajnik. Super, Osko, nic więcej nie ma? Nic już nie ma. Zrobimy z tego kuleczkę. O, już mamy koteczka, jest coraz bliżej. Ale śliczny kotek. Ale śliczny kotek. Musimy to zdrapać. To zdrapimy później, bo szkoda czasu. Teraz robimy kuleczkę. I stawiamy. Zobacz, jaki piękny kotek. Ciekawe, jak on się nazywa. Tajemnicza ręka nam tutaj podsuwa. Czy jest napisane, jak on się nazywa? To są jego zecy. To są jego zecy. Tajemnica ręka podsuwa. Ale ten jeszcze jest. Wells! To jest Wells! Tak, po z angielskiego, a my go nazwiemy sprężynowy ogonek, bo on ma taki ogonek zakręcony. Jak sprężynka i pewnie na tym ogonku ping, ping, ping podskakuje. Już następny otworzyłeś? No nie wierzę, jak ty jesteś szybki. Tak samo, jest karteczka, jest instrukcja. Rzadka glina. Rzadka glina, jaka to rzadka glina jest? No, daj no, poczekaj.
pokaż jaka rzadka glina, poczekaj, otwórz, ale nie uciekaj stąd. Tu z tej strony masz, patrz tu, 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 tu. Tatuś troszkę pomoże. Dobra. Patrzcie. Jaka rzadka różowa. To jest różowa, tak? Dobrze. Wyciągnę. Daj tatuś wyciągnie całość. Dobrze, teraz ty, ale patrz tutaj. Wyciągaj. Oluś od razu tam nie bawi się ciastolinki, glinki, tylko wyciąga kotecka. Ależ musi walczyć, to się tak łatwo nie wyciąga. Specjalnie to jest zrobione, żeby dłużej poczekać, większą adrenalinkę mieć przy wyciąganiu. Co to za kotek? Fajna różowiutka. Mamy już białutką, teraz będzie różowiutka. O, tajemnicza ręka. Nie! Nie, to jest z poprzedniego kotka, spokojnie. Naklejka jest w środku. Może jednak pomogę, co? Daj pomogę. Albo już nie. Już nie? Już pomogę, dobra? Mi też jest ciężko. Już, tak. Proszę. Jak już, to już. Bo to nie może tyle trwać, bo widzowie się zanudzą. To mów coś, Oluś. Ale... Jak ciężko się otwiera? Ciężko. A dlaczego ciężko się otwiera? Bo jest dużo. Bo jest dużo czego? Gliny. Gliny. Tylko żeby nie zdradzić naklejki. Żeby nie zdradzić naklejki, żebyśmy nie wiedzieli, co to jest za super... A ty wyjmij rzeczy. Ja wyciągam rzeczy. Popcorn! I ja cię kręcę. Czy to jest powtóra? Tak, nie to wiem. Jest powtóra. Powtóra czego? Oglądaj, wyciągaj tam. To jest tajemnicza chyba... ręka obetniesz? Czy to jest powtóra tego kota? Chyba nie, bo tu jest jakaś książka. No to nie. Tak, to jest książka albo notesik. Zobaczymy co tam dalej. 4 godziny później, ale tu żebyśmy widzieli. Tu żebyśmy widzieli. Daj pomogę, dobra, a ty wyciągniesz. A nie, ty wyciągasz swojego. Po całości przecinaj. Tajemniczo ręko, dobra. I wyciągaj. O nie! Ja widziałem kawałek. To coś niesamowitego jest. Czarownica? No nie wierzę. Kot czarodziej. Z brodą. Jakiś a la Merlin. Albo Dumbledore. Zobaczcie, jaki fajniutki. Oddaj mi glinę. Glinę oddaj. Tylko drapto. Tak jest. I teraz ostatnią paczuchę otwiera nam tajemnicze dłonie, nie ręka nawet. Jakie jest skupienie? Jest lekko pociągająca ta ręka, bo się przeziębiła. Oluś, a w tym czasie jak on odpakowuje, to powiedz mi, widzą, gdzie dzisiaj idziemy? Do pracy z tatą, tylko muszę na chwilę przerwać, pójdę to umyć. Ale to teraz nie przerywaj, nie myj, tylko umyjemy już po nagraniu. Ale na co idziesz do pracy, a co będziesz tam robił? Treningi. I co będziesz? Na jakim treningu? Małych? Smoków. Smoków, tak jest. Nie obiboków. No. Okej. Okay, a gdzie jest ta druga naklejka? Tutaj jest. Mam powtórę gliny. Masz powtórkę gliny? Okej. Okay. Ale tamta glina to już ledwo co działa, nie? Ale co on robi? Jak tam idzie? W miarę dobrze. No to ruchy kluchy, jak to mówią. Ja wyciągnę... Kolejna biała. Pomocne ręce nam otwierają. Czy to będzie powtórka? Ty już nie powtórkuj, bo to nie będą powtórki. Zobacz, tu jest mleczko. Coś i co mamy? Myślę. O nie, co to za kocur? Trzeba spojrzeć w ściągę. Powiedz nam, pomocniku, co to za kocur? Masz tutaj, ja już wyjmę. No, co to? Chippy? Chippy! Chippy! Wstydzi się pokazać swój głos. Możesz go głos zmodyfikować, na przykład powiedzieć Chippy. I tu mamy jeszcze jakąś skrzyneczkę. Superosko, czyli z nowych mamy ogonka, sprężynkę, czarodzieja i jak to on się nazywał? Chippy. A gdzie ten Chippy jest? Gdzie tu? No schowałeś, pokaż mi. My go nazywamy Grubas.
Nie, grubas, nie mówimy grubas. Słodki kotek. Słodki kotek, on nie jest gruby, tylko puszysty. Ma dużo futerka i dlatego tak wygląda. Okej, okay. Co oczywiście wszyscy nasi widzowie robią? Łapkę w górę i subskrypcję. Na jaki kolor subskrypcja ma być? Na szary, a na już szary. Idę umyć. Już idziesz umyć. To dziękujemy, trzymajcie się, pa pa!